Jak wygrać wyścig z trudnymi chwastami w kukurydzy? Opowiedzą Wam Katarzyna Galewicz i Andrzej Aleksandrowicz. Chwasty w kukurydzy przy dużym nasileniu mogą zabrać niemalże cały plon. Stają się groźne dla wysokości plonowania już od czwartego liścia kukurydzy. Nawet najlepsi rolnicy, profesjonaliści zawsze mają kłopoty z chwastami. Obecnie jesteśmy w zakładzie doświadczalnym w Pławłowice koło Leszna. Na polu około 60 hektarów kukurydzy. Jest za 5.12. Musimy podjąć decyzję, jak odchwaścimy kukurydzę. Za 5.12? Ale nie dla najnowszego herbicydu Capreno 547SC, który rolnicy mogą zastosować w fazie od 3 do 5 liścia kukurydzy. To jest herbicyd nalistny? Tak, to jest herbicyd nalistny. A jakie chwasty zwalcza? Ma bardzo szerokie spektrum zwalczania chwastów. Ale mnie bolą chwasty takie jak szarłat, komosa i chwastnica jednostronna. Oczywiście, to są chwasty, które przede wszystkim zwalcza herbicyd Capreno. Kasia? A co z odpornymi biotypami tych chwastów? Oczywiście Capreno je zwalcza. Odpowiadają za to dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Jest to tembotrion i tienkarbazon metylu. Najważniejszą rzeczą, którą musicie zapamiętać, jest dawka stosowania preparatu Capreno. Od 0,22 litra na hektar do 0,29 litra na hektar. Pamiętać należy, że obowiązkowo używać 2 litry oleju Mero na każdy hektar. I tu dochodzimy do trzech głównych wariantów stosowania herbicydu Capreno. Przy umiarkowanym zachwaszczeniu rolnik może zastosować tą dolną dawkę 0,22 litra na hektar i za każdym razem, niezależnie od dawki, stosujemy 2 litry Mero na hektar. Drugi wariant w stosowaniu Capreno. Są to bardzo trudne sytuacje, takie jak uodpornienie chwastów na niektóre substancje czynne herbicydów. I odporniają się z reguły nam szarłat szorstki i chwastnica jednostronna. Bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiedni termin stosowania Capreno. Wszystkie chwasty, wszystkie szarłaty, wszystkie chwastnice powinny być już na powierzchni gleby. Ponieważ Capreno jest preparatem nalistnym, głównie nalistnym. W związku z tym trzeba zachować cierpliwość, tylko pamiętać o tym, że termin stosowania górny jest do 5 liścia kukurydzy. W przypadku bardzo dużego zachwaszczenia, kompensacji chwastów, szarłatu, chwastnicy jednostronnej, czy też wywoskowanej, wielkich ilości wywoskowanej komosy, należy zastosować górną dawkę 0,29 litra na hektar z olejem 2 litry. W przypadku mniejszego zachwaszczenia wystarczy 0,22 litry plus 2 litry oleju. A jakie są okoliczności stosowania trzeciego wariantu? To są bardzo trudne sytuacje i musimy podjąć bardzo szybko decyzję, co zrobić. I wtedy, jeżeli mamy owoskowaną, przetrwała nam komosę, mamy szarłat, mamy chwastnicę, mamy po prostu dużo chwastu na polu, które przetrwały po zabiegu doglebowym, no bo była chłodna, sucha wiosna, wtedy użyjmy Capreno. Zupełnie wystarczy te 0,22 litry w takim średnim natężeniu chwastu w pokrycie, natomiast w już bardzo trudnych przypadkach, no to użyjmy pełnej dawki 0,29, oczywiście zawsze z olejem, 2 litry na hektar. Czyli można powiedzieć, że Capreno to rozwiązanie na każdą sytuację z zachwaszczeniem kukurydzy. To nie ulega żadnej wątpliwości. Wygramy ten wyścig z chwastami.